Siemano, witam Was tutaj w jednym z odcinków powrotu do starych gier. Dzisiaj tutaj przy okazji picia piwa postanowiłem sobie odpalić ten zacny, poczciwy tytuł, jakim jest Commandos 1 Behind the Enemy Lines. Dzisiaj sobie zagramy jedną misję. Tutaj mam do wykorzystania trzech żołnierzy elitarnych specjalnej jednostki brytyjskiej. Pierwsza misja oferuje nam tutaj możliwość kierowania tym zielonym beretem. Mamy też możliwość popływania sobie nurkiem, specem od transportu tutaj wodnego oraz kierowca z takim oto uzikiem, czy co to jest. Dobra, tutaj jednym z celów jest rozjebanie tej anteny radiowej. Spróbujemy się to jakoś przedrzeć. Wykorzystamy te beczki. Tam gdzieś po drodze zrobimy sobie save'a. Jak coś nie pójdzie. Okej. Sprawdzimy tutaj zasięg sobie tego strażnika. Kurwa, nie trafiłem. Dobra. I tak wygląda jego zasięg. Okej. Podbiegnę tutaj tym naszym zielonym beretem. I przeczekam. Come on over. Zobaczę, jak przebiega jego patrol. Tutaj jedną z ciekawych rzeczy w tej grze są ślady po odciskach butów pozostawione na śniegu. Jeżeli niemiecki żołnierz dostrzeże te ślady, on do nich podbiegnie i zacznie węszyć sprawę. Wezmę sobie, już wybiorę nóż, ponieważ będziemy próbowali wbić kosy w nerki. Zwróćcie uwagę, że tutaj pozostają moje ślady. Dobra. I teraz schowamy jego ciało. Okay. Just leave it to me. Come on over. I'm coming. Come on over. Tutaj pod tym drzewkiem. Okej, teraz tego strażnika ubijemy. Sprawdzimy sobie tutaj, jak wygląda patrol tych gości. I'm coming. Coming. Gdzieś tutaj może na razie przeczekam. Okay. That's easy. Consider it done. Tutaj jest drugi nasz żołnierz. Pora nawet browara. Just leave it to me. That's easy. Coming. Czasami jest tak, że ci się ręka zaczęsie i nie zdążysz trafić. Na przykład w taki murek, gdzie trzeba się wspiąć. Come on over. Consider it done. I'm coming. That's easy. Coming. Tutaj również są skróty klawiszowe. Nie muszę najeżdżać na poszczególne elementy inwentarza. Tutaj w tym dolnym prawym rogu ekranu, gdzie jest ten plecak. Na przykład pod X mam nóż, pod F mam chyba dostęp do możliwości okopania się w śniegu, a pod H mam dłoń. Dobra. Just leave it to me. Teraz musimy zrobić porządek z tymi dwoma żołnierzami Wehrmachtu. Myślałem nad tym, aby wykorzystać tutaj naszego kierowcę. I'll be right there. Sure. Dobra, zakradniemy się tutaj na jego tyły. Kurde. Consider it done, boss. I udało się nam zabić dwóch. Podjedziemy sobie tak samochodzikiem tutaj dla zabawy trochę. Okej. Spoko. Dobra. Teraz przejdziemy do naszego płetwonurka. Tutaj też ma kilka małych poszczególnych celi do unieszkodliwienia. Sprawdźmy, jak tutaj przebiega
trajektoria patrolu tych niemieckich żołnierzy. Nie czuję się zbyt pewnie, grając z tym nurkiem. Można by spróbować mu wbić kosę, też plecy, chociaż tutaj też jest jakiś patrolujący koleś. Jak się przedstawia jego patrol. Dobra, zaczekamy tutaj, jak on podejdzie. Może sobie zapiszemy grę na wszelki wypadek, żeby nie było jakichś niespodzianek. Coming right over, sir. Ach, grając płetwonurkiem nie mogę wykorzystać tej ręki do podniesienia ciężarów. Dobra. Być może on będzie w stanie zaalarmować resztę strażników. Musimy to jakoś rozegrać taktycznie. Ach, kurwa. A, do chuja, prawie bym padł. Alarm! No, tutaj nieźle bym spierdolił to wszystko. Ale wiecie, co zrobię? Szybko podpłynę. Ja mu mogę strzelić plecy z harpuna. Elegancko. Dobra. To mi się podoba. Troszkę nie udało nam tutaj się wykorzystać tego motywu skradania się. Jak w Deus Exie. O, widzicie, on spostrzegł tutaj kolejne ciało. Dobra. Jego też upierdolimy tam. Do takich misji właśnie, że kosa w nerki to najlepszy jest ten Green Beret. Ten główny bohater naszej gry. Wydaje mi się, że animacja jego biegu jest dużo, dużo szybsza. O kurwa. Jebany cwel. Kurwa, jak teraz panę to się wkurwie. Ja pierdolę, nie trafiłem. No rzeczywiście, zaraz tego zielonego bereta uruchomię. O kurwa. No się skurwiel odwróci i mnie pierdolnie. O, widzicie? Jebany. Coming, sir. Immediately, sir. Uff, po wielu cierpieniach udało nam się oczyścić tę wyspę. Yes, ok, wsiadamy tutaj teraz do pontonu. Right out, sir. Coming right i odbierzemy z drugiej strony. Sir. Naszych dwóch towarzyszy. Zielony beret oraz operator ciężarówki. Dobra. Teraz musimy tutaj to wszystko rozegrać na spokojnie. Tutaj mamy jednego gościa, tutaj kolejnego. Zrobimy tak, że ja ich wystawię tutaj. Coming, sir. Wszystkich. Come on jeden. Over. That's easy. Oraz kierowca, to jest dwa. Right away. Ich tutaj schowam. On może chyba użyć apteczki, yes, prawdopodobnie. Sir. Immediately, sir. Czekajcie. Understood, sir. Okie dokie. O, dobra. Sure thing. I'll be right there. Nie wiem, ile razy mogę kogoś podleczyć,
Ale wszystko wydaje się teraz w porządku. Wpadłem na pomysł, że mogę podpłynąć na plecy tych oto strażników. Ach, ale dobre piwko. Dobra, jakoś tutaj sobie podpłyniemy. Szybko go z harpuna ubiję. Immediately, sir. Yes, sir. Jeden gościu leży. Tutaj też jest jakiś patrol, ale raczej to jest nieszkodliwe. Tego też ubijemy. Tutaj woda jest dość płytka w tej rzeczce. Dobra, pięknie. Understood, sir. Okej. Yes, sir. Coming, sir. Coming right over, sir. Zrobimy sobie zapis. To teraz pora wykorzystać naszego zielonego bereta. Aby zasiał tutaj Saigon. To jest kolejny patrol jednostek. Myślałem na tym, aby postawić im tutaj wabik gdzieś. Oni podejdą i dostaną z pistoletu. Zasięg pistoletu jakiś trzeba. Może damy sobie to tutaj. Okej. Consider it done. Come on over. Just leave it to me. Pistolet ma taki zasięg mniej więcej. Dobra, to jeszcze jakiś wabik damy. Consider it done. Come on over. Okay. That's easy. Consider it done. Mam nadzieję, że oni tutaj zwabią się dźwiękiem tego wabika. O, podchodzą. Powoli. To nie to, co chciałem. Miało być bardziej... Bez zauważenia mnie. Dobra, tu został ostatni gość, to rzeczy nie będzie problemu. Zabiciem go. Chyba nożem mi się nawet nie uda podejść. I tak oto wyczyściliśmy tutaj ze wszystkich strażników obszar tej planszy. Jeszcze rozsadzimy sobie tutaj te niektóre budynki. Jestem ciekawy, czy mogę wejść do pontonu z beczką, ale to chyba niemożliwe. Tutaj są dodatkowe punkty za zniszczenie tych zabudowań. Dobra. Zniszczymy sobie teraz tą radiostację. Tutaj podłożymy beczkę. Jestem ciekawy, czy te działko też można jakoś zniszczyć. Zaraz to sprawdzimy. Swoją drogą można też zniszczyć ponton, strzelając do niego. A, jednak się nie da. Dobra. Tak oto misja zakończyła się sukcesem, można tak powiedzieć. Dostaliśmy tutaj jeden złoty medal. 13 żołnierzy zabiliśmy, zniszczyliśmy 3 budynki. Nie zniszczyliśmy żadnego wozu. Nic, dzięki za oglądanie. To byłoby na tyle.